Wyobraźmy sobie, że wygrałem główną nagrodę w jakimś konkursie. Może to być jakiś teleturniej, czy też loteria. No i wiem, że główną nagrodą jest samochód. Wiem, jakiej marki, jaki model samochodu dostanę, ale okazuje się, że ten samochód jest produkowany w dwóch wersjach silnikowych: albo ma silnik czterocylindrowy, albo ma silnik sześciocylindrowy. No i teraz jeszcze są. Cztery możliwe opcje, jeżeli chodzi o kolor. Czyli może być to albo kolor czerwony lakieru, albo mamy kolor niebieski, albo mamy kolor zielony, albo mamy kolor biały. No i teraz dostawca tej nagrody, sponsor konkursu. Losowo wybiera wersję silnikową i losowo wybiera kolor. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jakaś osoba rzuca monetą i, zależnie od tego, jaki będzie wynik rzutu monetą, wybiera albo cztero- albo sześciocylindrowy silnik do naszej nagrody. No i potem na przykład losuje jedną z czterech karteczek znaczenia, żeby wybrać kolor. No i teraz zadanie, jakie mamy rozwiązać, pytanie, na jakie mamy odpowiedzieć, to jest takie: jakie jest prawdopodobieństwo, że dostanę samochód w wersji silnikiem sześciocylindrowym i z białym kolorem lakieru. Powiedzmy, że taki mi się najbardziej podoba. Biały samochód z sześciocylindrowym silnikiem. No i pytam, jakie jest prawdopodobieństwo, że dostanę właśnie taki. Zachęcam cię do zatrzymania odtwarzania filmu i podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania. No ja to zrobię w ten sposób, że policzę, ile jest wszystkich jednakowo prawdopodobnych możliwych wyników tego losowania. Ile jest wszystkich możliwych wersji tego samochodu, z których każda jest tak samo prawdopodobna. No i zrobię to rysując Taki diagram, takie drzewko. Powiedzmy, że najpierw losujemy wersję silnikową. Albo mamy samochód z czterema cylindrami, albo z sześcioma. No i jeżeli wylosowaliśmy czterocylindrowy, no to potem losujemy kolor. Na przykład losując karteczkę znaczenia, czy, czy kulkę w odpowiednim kolorze. No więc możemy wylosować czerwony, możemy wylosować niebieski, możemy wylosować zielony, albo możemy wylosować biały. No, i wszystkie te możliwości rysuję w postaci takiego drzewa. Jeżeli wylosowałem 6-cylindrowy silnik, no to znowu mogę wylosować czerwony kolor lakieru, znowu mogę wylosować niebieski, znowu może to być zielony albo biały. Znowu mamy wszystkie możliwości. No więc to są niewątpliwie wszystkie możliwości. To na przykład oznacza 4-cylindrowy silnik, niebieski lakier, tak? Tak, to ten liść tego drzewa, to się nazywa, te końcówki nazywamy liściami. Ten liść na przykład oznacza zielony samochód z sześciocylindrowym silnikiem. No to możemy policzyć ile jest tych liści. Ich tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i to oczywiście jest 2 razy 4, dlatego że mamy dwie wersje silnikowe, 4 kolory rakieru. 2 razy 4 to jest 8. Tutaj mamy jedną czwórkę, tutaj mamy drugą czwórkę. No więc widzimy, że to prawdopodobieństwo jest po prostu równe 1 8. Dlatego, że tylko jedna. Spośród tych możliwości to jest ta, która nam odpowiada. Jedna z ośmiu. Osiem jest wszystkich wersji samochodu, jednakowo prawdopodobnych, no i tylko jedna z nich to jest ta, która nam odpowiada. No oczywiście ktoś mógłby zapytać, a co by było, gdybyśmy najpierw losowali kolor, a potem silnik? No to zróbmy to. Możemy sobie wyobrazić, że, że najpierw losujemy kolor samochodu, czyli możemy wylosować czerwony. Możemy wylosować niebieski, mamy 4 możliwości. Możemy wylosować zielony, albo możemy wylosować biały, czyli nasze drzewo na początku rozdziela się na cztery możliwości. No i potem dla każdej z nich możemy wylosować silnik 4 albo sześciocylindrowy, czyli tu możemy wylosować 4 cylindry lub 6. Jak samochód mamy niebieski, no to znowu możemy mieć 4 cylindry lub 6. Dla zielonego tak samo. Możemy mieć 4 lub 6. No, i jeżeli mamy biały samochód, no to znowu możemy mieć 4 lub 6. No i widzimy, że znowu tych możliwości jest 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Każda z tych wersji jest jednakowo prawdopodobna. Jest tylko jedna taka, która nas interesuje biały samochód z 6 cylindrami. Czyli rzeczywiście to prawdopod prawdopodobieństwo jest 1 ósma, ponieważ wszystkich wersji jest. 8. Jedna z nich jest tą, która nas interesuje. Prawdopodobieństwo jest ósma. No i widzimy, że niezależnie od tego, jak to drzewko narysujemy, w jakiej kolejności te losowania wykonamy, no to wynik jest zawsze taki sam. Tak czy inaczej, mamy 8 jednakowo prawdopodobnych możliwości. A 8 dlatego, że to jest 2 razy 4. Dwie wersje silnikowe, razy 4 wersje koloru lakieru. 2 razy 4 daje 8.